Witam Was, moi drodzy widzowie, słuchacze raczej, i chciałbym Wam dzisiaj przekazać coś. No, oczywiście to trochę dłużej potrwa to nagranie, niestety, no, musicie wszystkiego wysłuchać. A chciałem powiedzieć, że ta jakość dźwięku mi się nie podoba. Słychać może, ale nie słychać rzeczywistego dźwięku, barwy, rzeczywistej barwy dźwięku mojego głosu. Ale przejdę do rzeczy. Mój maksymalny level to był kiedyś 23. Teraz DatArekick ma 22 i zamierzam mu wybić 23 w jak najbliższym czasie. Ma tam chyba 62%. Tam miecz plus 6. Zbroja tygrysia plus 6. Więc także sobie pomalutku expię. I po prostu chciałem Wam teraz podać kryteria expa na Metinie 2. I te kryteria musicie sobie zapamiętać. Gdzie expić, na jakim levelu. I tak, tu resztę wszystko znacie. Podam Wam tak. 18 level do 28, dzikustki w miejsce, wiosce M2. 29-34 polanka ezotów w Dolinie Orków. 35-40 pustynia, najpierw pająki, potem łuczniki. 41-43 pustynia, najpierw łuczniki, potem szpony, pająki. 44-46 mniejsze grupki orków, te generały, co mają 44 level, wiecie te które. No i tam jeszcze plus czarny ork w grupce, czy jest to słabszy spod orków. 47-53 góra Sohan. 54-58 świątynia Hwang. 59-67 loch pająków V1, 68-78 loch pająków V2, 81-23 do 86 czerwony las, 87 albo 85 do 99 grota wygnańców. Tak więc wiecie, jakie są kryteria expa. Tak więc teraz po prostu musicie bardzo uważać nad tym, co robicie. Nikt wam nie mówi, że musicie grać na power. Że na przykład dzisiaj z 22 to ja muszę 28 bić, bo kolega bił już 25 albo 6, to ja muszę go wyprzedzić. Nie, nie, nie. Nie myślcie takimi kategoriami. Myślcie prostą kategorią. Wbić parę procent w dniu. Na małym levelu jest to bardzo proste i można wbić tak do 10% 10% w dniu, a na mniejszym 5% 6, ale ja na razie bym polecał wbić tak 4-5%. Nie wiem, czy słyszeliście, ale siostra pewnie mówiła, że mam kawę w kuchni, muszę zaraz ją wziąć, tylko najpierw chcę skończyć to nagranie, audycję, lekcję. Tak więc po prostu sobie ekspimy. Tam nikt wam nie kazuje ekspić, bo ileś procent tam od razu 50-60. Nie od razu Kraków zbudowano. Ja też nie zamierzam grać na power. A jeśli ktoś by chciał znać mój nick, nazywam się z dużej litery T, z małej H, z małej A, z małej T, z dużej A, z małej R, z małej E, z małej K, z dużej K, z małej I, z małej C i z małej K. Czyli DatArekick. I ja wcale nie zamierzam grać na power, żeby wbijać na full jesień, grać na speedzie, bo są obowiązki, są lekcje, jest tego czasu na grę dużo mniej niż na wakacjach. A nawet jeśli są wakacje, to i tak tego czasu nie ma zbyt wiele. Bo nie można 15 godzin siedzieć przed komputerem. Maksymalnie 2-3 godzinki wieczorem tam wbijam sobie i expię sobie na mapkach. Na pewno tak. Musicie sobie teraz pomyśleć,
o 30 levelu. Nikt nie kazuje się wam spieszyć, tak jak powiedziałem. Może to trwać miesiąc, może to trwać tydzień, może to trwać dzień, a może to trwać kilka godzin albo kilka dni. Ja oczywiście staram się wbijać jak najszybciej, ale nie zamierzam się spieszyć tak na full. I tak, od 25 levela można wziąć ślub swoją wybranką. Ja oczywiście zrobię sobie buffa, mam już 22 level buff, sobie kiedyś zrobiłem, jak grałem, ale mi konto ukradli, miałem 47, kolega mi pożyczył razem z buffem, buffa mi dał i po prostu konto miał, konto mu ukradli, ja mu grałem, ale się wczułem, więc tak czułem, jakby to było moje konto, ale ekspiłem sobie, bo umiałem, a mój level był maksymalnie 23, wojownikiem grałem. Teraz nauczyłem się trochę więcej grać i chciałbym wam pokazać taką wersję Let's Playa w tłumaczeniu, żebyście słuchali, żebyście wiedzieli, jak pomału grać, żebyście nie popełniali tych błędów i nikomu nie pogadawali ani logina, ani hasła, bo wiadomo, że wam każdy ukraść może. Jak podacie po prostu nieodpowiednim osobom pasy, to wam może ukraść konto. No. Tak więc musicie po prostu pomalutku sobie grać, ale do rzeczy chciałem powiedzieć. Buff musi mieć 25 level i wojownik powyżej 25. Oczywiście potrzebny jest smoking, suknia ślubna, pierścionek zaręczynowy i szamance bukiet albo wojowniste, to zależy jaką wybrankę. Polecam buffa, najlepiej zrobić własne konto, abyście mogli sobie buffać o każdej porze, bo jak wiadomo, to kolega może nieraz go nie być. Nie zawsze ma czas wam pobuffać. A jak macie własne konto, 25, możecie wziąć ślub. Różnica maksymalnie może być tylko 15 level. Czy jak buffka ma 25 level, to wojownik może być od 25 do 40 levela, żebyście to zapamiętali. A dzisiaj bym chciał powiedzieć już tak naprzód o górnictwie, że można robić sobie przetopy. Wystarczy kupić sobie kilo w wiosce M2 i dropić sobie rudy. Po prostu klikać prawym przyciskiem, albo tam lewą myszką, spacją, nie wiem jak tam się to włącza, na taką stertę na przykład muszli, albo na przykład żyła miedzi, żyła złota. I wystarczy kupić kamień duszy plus 0 plus 1 plus 2, aby zrobić takiego przetopa. Taki przetop może chodzić 5 do 10 kk. Najdroższy jest chyba ebonitu jak na razie. Ebonit jest teraz w cenie. Także polecam ebonit. No i oczywiście o górnictwie to chciałem wam powiedzieć tak. Aby móc wydobyć rudę, należy zaopatrzyć ją w kilof. Tak jak wspomniałem, zgadza się. Potrzebny jest kilof. Można go kupić u trwala Daogbae. Znajduje się on w wiosce M2 i oferuje kilof w cenie 80k, czyli 80 tysięcy yangów. Można go także kupić od innych graczy. Kilof, podobnie jak wędka, posiada punkty. Potrzebne są one do ulepszenia narzędzia na kolejne poziomy. Im większy plus, tym więcej rudy wydobywamy. Za każdą próbę wydobycia, nieważne czy udaną lub nieudaną, otrzymujemy jeden punkt. Aby rozwinąć górnictwo na następne poziomy, należy dać przewodnik po górnictwie. Zwiększa on szansę wydobycia ilość rudy. No, więc także wiecie, ja oczywiście gram wojownikiem i tu bym wam chciał pokazać. Żyła diamentu, ruda diamentu jest, żyła ebonitu, ruda ebonitu, żyła z kamieniowego drewna, dropi nam rudę z kamieniowego, żyła złota, ruda złota, żyła niebieski łez, ruda niebieski łez, po prostu żyła edytu, no po prostu ruda. Z żyły zamieni się na rudę, to co dropnie.
na przykład żyła srebrna, to zamieni się wam przy podropnięciu i w EQ ruda srebra, o. I na przykład mamy rudę, co teraz? Kamień duszy musimy mieć plus 1, plus 2, plus 0 i oraz 3000 yang i potrzeba nam tych sztuk rud aż 100, bo inaczej alchemik nam nie przyjmie i każe nam dozbierać. I tak, alchemik może specjalizować się tylko w przetapianiu jednej rudy, na przykład ebonitu, srebra, złota itp, itd, etc. Szansa na pomyślne przetopienie tejże rudy u ebonitowego alchemika wynosi 60%. Nie znaczy to jednak, że nie można u niego przetapiać innych minerałów. Jednak szanse pomyślnego przetopu maleją do 30%. Więc warto poszukać pieca specjalnej do przetapianej rudy. No. Także to warto wiedzieć. To tyle w dzisiejszym moim poradniku. Let's playu. Bardzo dziękuję za wysłuchanie audycji. Oczywiście grajcie cały czas na metinie, wbijajcie tam levele, ale tak jak powiedziałem, nie grajcie na full jesień, czy tam full zimę, czy full lato. Po prostu oszczędzajcie swoje zdrowie. Naprawdę. Bo siedzenie przed komputerem niszczy wadę postawy. Dajcie sobie garba, bo człowiek siedzi i się musi nachylać nad tym, co robi. Także nie róbcie tego. Bądźcie konsekwentni potem swoich czynów, bo kręgosłup to jest bardzo ważna rzecz u każdego człowieka. Tak jak powiedziałem, nie grajcie na full jesień. Grajcie, bo teraz jest jesień, grajcie sobie pomalutku, nawet pod 10-15%. Jak sobie wbijecie w dniu na takim mniejszym koncie do 30 levela, nic się wielkiego nie stanie. Wręcz wbijecie sobie wasz chciany level, ale w troszkę wolniejszym terminie. Oczywiście znam kolegę, który 3 dni wbił z 32 na 35, ale to taki szybki gościu, EQ miał bardzo porządne plus 7, grał sobie na Dolinie Orków, bił sobie te ezoty na polance ezotów, także leciał dużo szybciej, ale niestety mam jeszcze mniejsze konto, więc EXP na dziku skakuje M2, tam EXP leci trochę wolniej, ale jakoś sobie daje radę. Także mówię wam, bądźcie rozważni, patrzcie na to, co robicie, EXP-cie sobie pomału, nie EXP-cie na power i poczytajcie o tych rudach, jeszcze wpiszcie tam rudy przetopy w metinie 2 i dowiedzcie się, poczytajcie i poczytajcie także zeszły temat o kamieniach metina 2. Pozdrawiam was, trzymajcie się.